No i cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać kilka roślin tropikalnych, tak w wielkim skrócie. Chciałem je pokazać z bliska i omówić. Zaczyna się sezon zimowy i pokazuję właśnie dlatego, żebyśmy mieli jakieś porównanie do tego, jak one przetrwają zimę, czyli jak zachowają się w sezonie zimowym i wiosennym. Także zapraszam do dzisiejszego odcinka. A na koniec ważna informacja, także oglądajcie do końca. No i tak jak już to było w nagłówku, dzisiaj porozmawiamy sobie o tych roślinach, ale krótko pokażę Wam kilka roślin tropikalnych, które sprowadzałem w tym roku. Każdą pokrótce, po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak one teraz wyglądają i jak będą wyglądały wiosną. Czy w ogóle przetrwają do wiosny. Także zapraszam do oglądania i jedziemy po kolei. Ogólnie zaczęła się taka jesienna szaruga, jest 10 listopada. Już te takie słoneczne dni się skończyły, więc ja już zacząłem doświetlać rośliny, tak jak widać. O doświetlaniu sobie jeszcze tam coś przy okazji powiemy. Na razie dzisiaj skupmy się na formie roślin. Co tutaj mam? Tutaj mam jabotykabę, dwie roślinki. No i te jabotykaby są w takim stanie, jak widać. Listki te dolne trochę obeschły, niektóre opadły. Nowe listki są ładne zielone. Mam nadzieję, że w podobnej formie dotrwa do wiosny, także na razie jest tu doświetlana. Może pójdzie do doświetlarki, tam będzie jeszcze trochę cieplej. Zaraz obok jest Marian Plump. Tak, to jest śliwka Mariana. Bardzo rzadka roślina, w ogóle w krajach egzotycznych też nie jest zbyt często spotykana. W rogu Wam pokażę, jak wygląda owoc. Jest trochę podobne do mango. Przypomina minimalnie mango, chociaż nie wiem, czy ma coś wspólnego. Roślina bardzo rzadka. Jedna z dwóch roślin, które udało mi się w tym roku takich drzewiastych ściągnąć spoza Europy. Generalnie zamawiałem tych roślin kilka i te rośliny niestety nie mogą przetrwać podróży. Także stosunek takich, że tak powiem, udanych sprowadzeń to jest jakieś 1 do 5, 1 do 8. Także jedna roślina na oko, 8 roślin przetrwa podróż. Tutaj macie w rogu drugą roślinę, którą udało się w tym roku sprowadzić. Jest to pomelo, ale z tą rośliną nie będzie problemu, bo to jest cytrus. Z tym, że jest to pomelo o owocach czerwonych i miąższu czerwonym, ale nie mówię tu o różowym, tylko czerwonym, tak jak czerwony, zupełnie czerwony grejpfrut, a skórka jest na serio czerwona, jak no właściwie w żadnym cytrusie, także jest to nowa odmiana i zobaczymy, jak sobie pójdzie dalej, ale już ma się dobrze i na pewno będzie sobie rosła. Testuję też jackfruity, które były wysiane z nasion wiosną. Jest kilka tutaj w tym miejscu, kilka w innych miejscach. Chcę zobaczyć, jakie będą różnice i jak sobie poradzą, choć na razie trzymają się całkiem fajnie. Zaraz obok tutaj mamy Surinam Sherry, czyli tą taką czereśnię tropikalną, o której już kiedyś mówiłem. Ma się świetnie, jest teraz trochę doświetlana z boku. Stała w miejscu niedoświetlanym i rosła, wypuściła te oto właśnie pędy, więc ona się ma całkiem fajnie. Bardzo trudnymi roślinami, które eksperymentuję jeszcze raz i nie wiem, co z tego będzie, jest Sapote, czy Sapodilla to jest bodajże. Któryś z widzów mi pisał, że ma takie roślinki troszkę większe. To jest właśnie ta z dwoma listkami i tam jeszcze pestki kiełkują. Te rośliny strasznie długo kiełkują. Ja te nasiona kupiłem wczesnym latem i teraz dopiero tak wygląda jedna roślina, bo reszta się dopiero gdzieś tam przebija. Jakieś tam pestki obumarły, więc nie wszystko daje radę. Jest to jedna z najwolniej rosnących roślin. Miałem ją 2 lata, miała 5 liści i niestety mi padła w sezonie zimowym. Także nie wiem, czy to była moja wina, czy wina ogólnie klimatu i zimowania, czy wina samej rośliny, że była słaba genetycznie, więc sprowadziłem troszeczkę pestek, żeby powtórzyć eksperyment. Co jeszcze? Fajny eksperyment jest z karambolą. Ona gdzieś tam z tyłu jest wepchnięta, o tam właśnie po środku ekranu ją widać. Zauważyłem, że karambola świetnie rośnie w cieniu albo półcieniu. Ja już to kiedyś mówiłem, pisał mi to też jeden z widzów i w tym samym czasie to zauważyłem. Niestety największą karambolę straciłem, to jest ostatni mój egzemplarz, który gdzieś tam eksperymentuje z tyłu. I o dziwo, pomimo jesieni, świetnie sobie tam radzi i rośnie.
Także wydaje mi się, że karambola będzie to rośliną, która rośnie sobie po prostu w dużym cieniu, a jak wyjdzie na słońce, to już chyba samoczynnie musi sobie pędy gdzieś tam na słońce wypuścić. No i moją karambolę zabiło wyciągnięcie na pełne słońce na około godzinę. Jak robiłem porządek w szklarni, wyjąłem na godzinę na słońce, jak włożyłem z powrotem, było już po niej. Także bardzo nie lubią zmian nasłonecznienia i intensywnego słońca. Lecimy sobie dalej. Tutaj mamy dwa banany. Też przyjrzyjmy się, jak teraz wyglądają, żeby było jakieś porównanie do wiosny. Dopóki ustoją na półce, nie dotkną sufitu i się nie zaczną łamać, będą tu stały. Tutaj mamy namwa. Jest to banan jadalny, który rośnie nie za duży. Rośnie on do 2-2,5 metra. Jest bardzo rozłożysty i ma kiść bananów jadalnych, która jest na wysokości mniej więcej głowy człowieka. Natomiast drugi banan, który nazywa się, zaraz wam powiem jak, bo gdzieś tu z boku jest nazwa, nie wiem czy będzie widać, nie ma, nie ma, może z tego boku, tak, jest nazwa, zobaczcie, nie potrafię jej wypowiedzieć, jest trochę zawiła i skomplikowana. Jakby ktoś coś więcej wiedział na tego banana, to piszcie, na temat tego banana to oczywiście piszcie. No i ten banan na razie szaleje, trochę się rozbujał tutaj w szklarni, nawet latem rósł gorzej. Pojawia się tutaj malutki odrościk, widać, widać. A z tego namwa już mam jednego odrosta, także będą odrosty. Namwa dosłownie wyskoczył z butów, można by powiedzieć, bo ta bulwa, w której rósł, to nowa roślina, która z niej wyrosła, jakby wyszła na zewnątrz, wypuściła nowe korzenie, a bulwa jest pod ziemią, gdzieś głęboko. Także oddzieliła się jakby, główna roślina się oddzieliła od tej matecznej bulwy. Ale to taka ciekawostka. Tutaj z tyłu mam tą całą kokoinerę, kasuandrę kokoinerę, która rośnie sobie świetnie. O nią się raczej nie martwię, bo podobno wytrzymuje chłody i nawet w tych chłodach rośnie. Także ona gdzieś tu na ziemi była w tym chłodzie i sobie coś wypuszczała. Nie powinno być z tą kasandrą żadnych problemów. Taki jest ogólny stan tych roślin. Możemy jeszcze rzucić okiem na te papaje doniczkowe. Są mniej więcej takie. No i zapamiętajmy, zobaczymy co będzie w sezonie zimowym. Teraz poza tą półką, na której jest cieplej i jest to wszystko doświetlane, jeszcze takie kilka ciekawostek. Ja już to pokazywałem, ale chcę to dla utrwalenia. Tu mamy white sapotę. No właśnie to. Ma się nieźle z tej strony, więc go nie ruszam. Też bardzo fajnie rośnie tutaj lime finger czerwony. Bardzo dużo odrosty i bardzo dużo, i nawet one teraz wychodzą, więc ma się fajnie. Kolejne jakieś tam, ale to już nie z tego roku, tylko z nasiona. Mango też tu widzę wypuszcza odrosty, pomimo że jest jesień. Tak ogólnie z takich sprowadzanych roślin czy nasion ciekawszych to by było na tyle. Natomiast tutaj jeszcze na środku takie małe ciekawostki pokazywałem, ale chcę też raz omówić. Tutaj mamy papaje, te papaje mają się świetnie i to są właśnie te papaje, które ja wyciągałem z gruntu, ale wcześniej, czyli polecam wyciąganie papaj z gruntu późnym latem. Jak zrobicie to późnym latem, to te papaje trochę odchorują, wypuszczą nowe korzenie i nowe czuprynki. Natomiast te, które wyciągłem później, październikiem czy później październikiem, to są gdzieś tu z tyłu i dogorywają, bo po stracie korzeni po prostu nie mogą się pozbierać, już nie ma tyle słońca i tak dalej, więc lepiej jest to zrobić trochę wcześniej. Będziemy kończyć jeszcze tutaj na tych banankach. Te banany, które tutaj widzicie, to jest ten mój Thousand Finger, wypuszcza pomału środkowy liść. Tutaj mamy banana, który właściwie wymaga osobnego filmu, jest to Blue Java, rośnie świetnie. I tutaj mamy banana, to jest Higate. To jest taka hybryda z akuminaty, zresztą z akuminaty mnóstwo hybryd, czy na przykład Lady Finger też pochodzi od akuminaty. W ogóle wszystkie jadalne banany chyba pochodzą od akuminaty. Więc to jest kolejna hybryda, podobno bardzo odporna, ale widzę, że dość kiepsko się rozwija. Tak wygląda na tą chwilę, tak wygląda właśnie Blue Java i tak wygląda Thousand Finger. Dobra, na tych roślinach będziemy kończyć, bo to już chyba jest większość roślin takich, na których mi najbardziej zależy. Jackfruity jeszcze gdzieś tu chyba nie pokazywałem.
Tu kilka się doświetla, jest z nasion. Kilka gdzieś tam po półkach porozstawiano, bo chcę zobaczyć, jak w różnych częściach szklarni będą zimowały. Taki eksperyment. Czy muszą koniecznie mieć takie trochę doświetlone stanowisko, dogrzane, czy gdzieś w jakimś chłodniejszym kącie też da rady. O, jeszcze przy okazji pokażę. Też już pokazywałem, ale tak dla streszczenia. Jest to mamy sapotę. Tutaj ma fajne dwa odrosty długiego kijacha, który jest aż pod sufit, i ukorzenienie powietrzne. Jak się ukorzeni, jak to się uda, to go tu chlasnę i poniżej się powinien fajnie rozkrzewić, bo są tutaj fajne młode pączki, które powinny dać nowe gałązki. Mamy sapotę jest o tyle ciekawe, jest to roślina, która nie ma liści, w naturze też rzadko kiedy jest obrośnięta liśćmi na łodydze. Na ogół te liście są tylko na czubkach, czyli na takich czubkach wypuszczany jest taki wachlarz liści. No i jak coś się dzieje z pogodą, jest trochę bardziej sucho, to wszystkie liście lecą i roślina nawet pół roku bez liści stoi. Wygląda jakby obeschła. Potem znowu wypuszcza nowy komplet liści. Tak po prostu mamy sapotę ma i to jest normalne. A kwiaty wypuszcza w miejscach, gdzie kiedyś były liście, czyli w takich zaschniętych kącikach liściowych. No i tak wygląda moje mamy sapotę. Jest to wielki unikat. No i będę się starał, żeby przetrwało zimowanie. Jest jak najwyżej od ziemi, wyżej się już nie da, bo by dotknęło po prostu szyby. Dobra, to ja już się nagrałem, pokazałem Wam praktycznie wszystkie takie bardziej cenne rośliny i takie, o które będę dbał w sezonie zimowym wyjątkowo. No a Was chciałem zaprosić, właśnie to jest to, co zostawiłem na sam koniec. Chciałem Was zaprosić na live'a. Live będzie jutro, czyli 11 listopada. Postaram się go zrobić na 99%, chyba że mi coś dziwnego wyskoczy, i zrobię go na pewno jak będzie ciemno, bo myślę, że w dzień sobie coś przy domu porobię, chyba że będzie znowu padać. No ale umówmy się na tego live'a na około 17-18, może 19. Postaram się gdzieś tu wcisnąć w tą szklarnię, nie wiem czy mi się uda, bo kadr tu niezbyt fajny jest i nie wiem jak będzie z oświetleniem, jak na zewnątrz jest ciemno, no te LEDy tak trochę punktowo tutaj dają, no i pewnie mnie będzie po głowie świeciło, a nie po twarzy. Ale do pogadania to wystarczy. Także wszystkich zapraszam, w szczególności nowe osoby, których jest sporo. Zadajecie mnóstwo pytań odnośnie roślin, czyli w ogóle z tych pytań wynika, że zaczynacie dopiero. Także sobie pogadamy, poodpowiadam na Wasze pytania. Coś tam podoradzam, jak ktoś chce moich rad w ogóle słuchać. No i tyle, także w tym odcinku Was żegnam, zapraszam na jutro na godzinę około 17 do 19, myślę, że chwilę wcześniej puszczę jakąś informację, żeby się Wam coś wyświetliło na YouTubie, jakaś informacja, że będzie live, czyli będzie jakaś zapowiedź. Dobra, czyli to by było wszystko na dzisiaj, ja Was żegnam, zapraszam na jutro i do następnego razu, cześć, hej, na razie.